Tak, to jest jeden z najfajniejszych dni w roku. Kochana mamo, kocham cię. I jakby tutaj jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. To tak właśnie, wiesz, tu można podziękować za te kanapki na koncert, tu można pojechać do mamy, wiesz, jakąś zupkę ugotować, posiedzieć troszkę z mamą. Jutro pojadę, w sobotę się pokazuję u mamy, nie? Wiesz, już dawno nie mieszkam u mamy, więc to widzisz, tam macierz trochę jest dalej ode mnie, ale widzisz, ja też to wyciągnąłem z domu, co teraz daję w swoim związku. Jestem trochę też mamą dla innych w swoim związku, tak? Gotuję te potrawy, co mi mama nauczyła, takie ciepło domowe z domu wyniosłem, to tam wkładam do tego, nie? Jest potrzebne, kurde, trzeba o tym pamiętać. Otóż mój salonowy kolega Piotr miał takie gadane, że ja powiem, że oczywiście też myślę o tym święcie i mam pewien pomysł na niespodziankę dla mojej mamy. Będę świętował z nią, ponieważ matka jest tylko jedna. I tego się trzymamy.